Szanowni Państwo, tym materiałem rozpoczynamy nowy cykl, który będzie poświęcony instrumentowi dotacyjnemu, który aktualnie znamy pod roboczą nazwą robogranty. Robogranty wpisują się w nurt, który będzie silnie wspierany w dotacjach na lata 2021-2027, który koncentrować się będzie wokół automatyzacji, cyfryzacji i robotyzacji procesów przede wszystkim w przedsiębiorstwach. W tym nurcie już mieliśmy w aktualnych dotacjach pierwsze pilotaże. Przykładem takiego pilotażu jest chociażby konkurs Przemysł 4.0, który umożliwiał firmom produkcyjnym zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli przede wszystkim oprogramowania, którego celem było podnoszenie dojrzałości cyfrowej tychże przedsiębiorstw. Kolejną odsłoną były bony na cyfryzację, które z kolei koncentrowały się na zakupie oprogramowania służącego do automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Teraz przed nami są robogranty. Robogranty dla odmiany będą dedykowane firmom z branży meblarskiej, to jest takim, które posiadają w swoim dokumencie rejestrowym kod PKD rozpoczynający się od 31. Będzie to też jeden z ciekawszych instrumentów dotacyjnych, ponieważ oferuje dosyć wysokie parametry, jeśli chodzi o dofinansowanie, ponieważ poziom dofinansowania wyniesie do 85%, a maksymalna wartość dofinansowania to 850 tysięcy złotych. Inwestycje realizowane w ramach robograntów pozwolą przede wszystkim na zakup robotów oraz najprawdopodobniej także urządzeń towarzyszących oraz oprogramowania niezbędnych łącznie do wdrożenia takiego robota do procesów produkcyjnych. Otwierając w tym momencie cykl, zapraszam też do kolejnych odsłon. W nich kolejno koncentrować będziemy się na definicji robota. Przybliżymy także korzyści, które wynikają z tego typu wdrożeń w przedsiębiorstwach oraz mam nadzieję, że czwartą część będziemy mogli nakręcić już w sytuacji, w której będzie znana dokumentacja aplikacyjna, dzięki której będziemy mogli przedstawić Państwu szczegółowo kryteria i wymogi względem takiego projektu oraz już potwierdzić szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych właśnie w ramach robograntów. Zatem zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, zapraszam na naszą stronę internetową. Tam w kolejnych tygodniach przybliżać będziemy, czym są robogranty i w jaki sposób Państwa przedsiębiorstwa mogą skorzystać na tym instrumencie. Do zobaczenia.